Dzień dobry, witam Państwa. Tu Jacek Bartosiak, Strategy and Future. I ze mną jest Marek Budzisz, również Strategy and Future. Dzień dobry. Kontynuujemy wraz z Markiem rozmowę o sytuacji wojskowo-strategicznej Rzeczypospolitej na wschodzie. To jest kolejny odcinek z naszego cyklu, przy czym znów chcę zaskoczyć Państwa. Ten odcinek potraktujemy jako zupełnie specjalny, bo bardzo dużo będziemy mówić o projekcie 20 wojny. Projekcie, który robimy w Strategy and Future. Staramy się rozpoznać podstawowe parametry strategiczne postępowania Rosjan tutaj w tym wschodzie, który jest naszą strefą bezpieczeństwa. Ale dzisiaj zrobimy też to na podstawie pewnej prezentacji, którą przygotowywaliśmy w ramach warsztatu, w ramach projektu 20 wojny. Konkretnego scenariusza wydarzającego się w roku 2030, po to, żeby na przykładzie tego scenariusza, który zaraz wyświetlimy, pokazać, jak intelektualnie musimy się zmierzyć z różnymi wątkami, zdarzeniami i zjawiskami. Chcemy, żeby po obejrzeniu tego programu, żebyście Państwo zrozumieli i potwierdzili sobie, że najważniejszą bronią jest umysł, a strategia wyprzedza politykę. W tym sensie, że musimy intelektualnie zmierzyć się z tym, jak podejść do tematu, a później dopiero wykonać te wszystkie zakupy, koncepcje operacyjne i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że zobaczycie podczas tej naszego godzinnego spotkania, jak bardzo jest to istotne, żeby się przygotować i odpowiednio w grze o równowagę wypozycjonować i odpowiednio postępować, żeby okazywać siłę i żeby zagrać w pewną grę. To tak tytułem długiego wstępu. Będziemy oczywiście, może zbyt długiego, ale ważnego, będziemy z Markiem to omawiali. Więc zaczynamy. Puszczam prezentację. Widać, Marku, tak? Tak, widać. Dobrze. Dobrze. Dzisiejszy odcinek nazywa się Opcje polskiej drabiny eskalacyjnej. Prezentacja została przygotowana przez zespół Strategy and Future, poszerzony. Mamy sporo osób, które z nami współpracują. Najważniejszy wkład, który jest rdzeniem tej prezentacji, został przygotowany, to dla uczciwości trzeba powiedzieć, przez Nicolasa Myersa z War and Peace, który jest naszym senior fellow w Strategy and Future i który aktywnie uczestniczy. W związku z tym mamy też tu anglosaską myśl strategiczną, zaprzęgniętą do budowy wielkiej strategii państwa polskiego i do sposobu patrzenia na rywalizację strategiczną z Rosją na wschodzie. Scenariusz dotyczy izolacji Łotwy, klasycznej rosyjskiej wojny nowej generacji, gdzie Rosjanie, stosując metodę przymusu politycznego, izolację polityczno-dyplomatyczną, gdzieś w tle zawsze mają te swoje siły wojskowe, i nie chcą rozmawiać oczywiście ani z Bałtami, ani z Polską, tylko chcą zniszczyć architekturę bezpieczeństwa i rozmawiać tylko z dużymi mocarstwami w grze o równowagę, bez liczenia się ze zdaniem państwa Mostu Bałtycko-Czarnomorskiego, co jest odwiecznym celem rosyjskim, i zagrać w grę i zbudować nową architekturę z istotną rolą własną. I to jest coś, co musimy zniszczyć, uniemożliwić, nie dopuścić, żeby zagrać tę grę na własnych zasadach. Musimy mieć oczywiście siły zbrojne i cały aparat państwa i o tym jest ten warsztat, który Państwu proponujemy, żeby pokazać, jak to się odbywa w realnej polityce. Także scenariusz, rosyjska presja na Łotwę, zaraz opowiem. Tu Jacku jeszcze tak. Chciałbym jedno zdanie wtrącić, dlatego że u nas często strategię rezerwuje się tylko do obszaru działania sił zbrojnych i uważa się, że to jest jakaś domena wyłącznie wojskowa. Rosjanie tak nie myślą. Otóż Rosjanie uważają, że oczywiście że strategia ma dwie twarze. Jest to, co można określić mianem strategii wojskowej, ale szczeblem czy piętrem wyższym jest strategia państwowa. Strategia wojskowa jest elementem jakby szerszej czy większej całości. Nie jest odizolowaną częścią, tylko jest pewnym narzędziem
osiągania celów państwowych. W tym sensie oni tak na to patrzą i tak jest ukształtowana myśl strategiczna rosyjska, co zresztą wynika z interpretacji tej słynnej formuły Clausewitza o tym, że wojna jest przedłużeniem polityki. Oni uważają podobnie, ale też i uważają, że wojna jest narzędziem polityki, a w tym sensie polityka ma szereg innych narzędzi, wszystko po to, żeby osiągać cele państwowe, czyli to, co nazywamy asymetryczną odpowiedzią rosyjską, czy poniżej progu wojny, czy poniżej progu konfliktu lokalnego czy regionalnego, też jest elementem pewnego zespołu sił i środków, które używamy, chcąc osiągnąć cele państwowe. I powinniśmy, nawet jeśli się nie zgadzamy z tym poglądem, zacząć myśleć w trochę podobny sposób, oczywiście o ile poważnie traktujemy zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Tak, bardzo dobrze, że to rzeczywiście to podniosłeś. To jeszcze tytułem wyjaśnienia. To będzie szczegółowa dzisiaj rozmowa. Zachęcam Państwa do zajrzenia na naszą stronę Strategy and Future i tam są już dwie części, zaraz będzie trzecia część wstępnego raportu z wstępnej części naszego projektu Czystej Wojny i tam opisujemy bardzo dokładnie ten przebieg intelektualnych skojarzeń, o których powiedział Marek przed chwilą, bowiem rzeczywiście wojna kinetyczna to jest tak naprawdę mały wymiar tylko wojny, czyli rywalizacji o sprawczość, która się dokonuje też w czasie kinetycznego pokoju. I jest całe instrumentarium działań, środków i mechanizmów, które my musimy opanować, żeby zagrać w tę grę, bo Rosjanie używają tego instrumentarium wojny nowej generacji, żeby właśnie zagrać w grę o równowagę naszym kosztem. Nie możemy abdykować z tej gry. Po to to robimy. Bardzo szczegółowo opisujemy to na naszej stronie internetowej. Bardzo szczegółowo trzeba to zrozumieć. Myślę, że Marek podziela mój pogląd, że Polska poszarpana wojnami światowymi, kontynentalnymi, PRL-em, przegrywająca te wojny, nasze polskie elity na słowo wojna myślą od razu o apokalipsie. Nie ma tej drabiny eskalacyjnej, nie ma czegoś takiego, co było widać chociażby w styczniu 2020 roku, gdy Amerykanie zabili perskiego generała, a Iran odpowiedział w drabinie eskalacyjnej, pokazując możliwość kontroli sytuacji na pewnych szczeblach drabiny eskalacyjnej. To była wojna, ale nie skończyła się wymianą nuklearną, a na pewno nie uderzeniem nuklearnym Stanów Zjednoczonych na Persów, prawda? To jest wojna. To jest wojna nowej generacji, tak się teraz to prowadzi, walczy się o sprawczość w systemie. To jest bardzo ważne, dlatego tutaj pozwoliliśmy sobie na długi wstęp, żeby to zrozumieć. Złamanie tej bańki mentalnej powoduje otwarcie się zupełnie nowych horyzontów myślenia, a okazuje się, że Rosja wcale nie jest taka potężna, wcale nie jest tak, że nie ma słabych punktów, co skutecznie naszym zdaniem udowodniają Turcy chociażby. Więc scenariusz bazowy, od którego wyszliśmy, mniej więcej brzmi tak, postaram się go pokrótce opisać. Mamy Łotwę, mamy kryzys polityczny na Łotwie, jest rok 2030. Oczywiście zamieszanie, zamieszki z rosyjskojęzyczną mniejszością na Łotwie, jakieś rozwiązania siłowe, infiltracja rosyjska, destabilizacja, presja na rząd łotewski. Jednocześnie przy stworzeniu takiej oto sytuacji, że jest to zima, i że niby w Kaliningradzie nie ma wystarczających zapasów prowiantu, wody, środków medycznych i że Rosjanie oczekują, że przez Łotwę i inne państwa bałtyckie zostanie otwarty korytarz humanitarny. I po to tylko, żeby pokazać, oczywiście te państwa się boją tego korytarza, w związku z tym, żeby pokazać społeczności tak zwanej międzynarodowej, jakie to są niedobre państwa i że Rosjanie izolują dyplomatycznie, tak? I jednocześnie nie chcą rozmawiać o tej sytuacji z tymi państwami, ani z Polską, tylko chcą z Niemcami, z Francją po to, żeby ustanowić nowy ład i uspokoić te dziwne państwa, państwa, tak? Tutaj po limitrofu rosyjskiego, limitrofu rosyjskiego. To jest konkretna sytuacja, gdy łamana jest sprawczość i podmiotowość naszego regionu. I to jest pozycja wyjściowa. Przechodzimy do prezentacji.
jest, tak jak co wynika z naszej rozmowy, głęboko potrzebna w Polsce wewnętrzna debata na ten temat, jak my chcemy się zmierzyć z tym zagadnieniem. Zarówno jakie mamy opcje polityczne i militarne w czasie kryzysu, jakie, czy te opcje zakładają obecne polskie możliwości, czy rozwijamy te możliwości do 2030 roku, czyli jaką chcemy rolę odgrywać, zaraz o tym powiem i zaraz Markowi oddam głos. Jakie mamy priorytety ćwiczeń wojskowych, systemu obronnego, rozgrywki dyplomatyczne do wykonania jeszcze w czasie pokoju przed kryzysem, dlatego że to jest najważniejsze, jest rozegrać pokój odpowiednio, pokazywać swoje zdolności oraz kontrolę, potencjalną kontrolę szczebli drabiny eskalacyjnej, żeby zachować stabilizację, bezpieczeństwo i pokój. I oddając sobie głos, jeszcze jedną rzecz powiem. W Polsce jest kluczowa i potrzebna debata wewnętrzna na ten temat, dlatego że do tej pory tę kwestię, o której powiedzieliśmy od samego początku tego programu, obsługują za nas mocarstwa zachodnie, zwłaszcza system kolektywny NATO i Stanów Zjednoczonych. No widzimy, co się dzieje w świecie. Uważamy w Strategy and Future, że nie będą obsługiwać. A jeżeli będą obsługiwać, to wybiórczo i zgodnie ze swoim interesem. I musimy sobie odpowiedzieć, czy stać nas na samodzielne, w dużym stopniu samodzielne obsługiwanie tego interesu naszego, czy nie. My uważamy w Strategii, że stać nas na to ludzko, mentalnie, wojskowo i finansowo. Stąd ten projekt. Ale potrzebna jest debata na ten temat, dlatego że jeżeli zdamy sobie sprawę, że nas stać, to musimy zacząć to robić. Marku? No tu jest szereg kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę. No po pierwsze, trzeba jasno zdefiniować nasze interesy i zagrożenia związane ze scenariuszami rozwoju wydarzeń. Oczywiście trochę uprzedzając ewentualne głosy krytyki, trzeba od razu powiedzieć, że analizowanie możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń nie oznacza dążenie do realizacji takiego scenariusza. Raczej oznacza to, co przyjmuje się w rosyjskich kręgach strategicznych za rzecz dość oczywistą, a mianowicie to, że każde państwo powinno mieć przeanalizowane wszystkie scenariusze, które wchodzą w grę, nawet te najmniej prawdopodobne i wiedzieć, jak się zachowywać. Również i z tego powodu, że w momencie uruchomienia pewnej sekwencji wydarzeń czas na podjęcie decyzji, to wynika z analizy pewnego tego, co się nieładnie nazywa procesem decyzyjnym, jest na tyle krótki, liczony w godzinach, a nie w dniach, że nie będzie już czasu na przeprowadzanie studiów, konsultacji i narad sztabowych. Trzeba mieć wcześniej przeanalizowane wszystkie możliwości i dość, powiedziałbym, automatycznie wybierać już takie gotowe schematy odpowiedzi. A w związku z tym, to o czym my mówimy, to jest jeden z możliwych scenariuszy, czy jeden z możliwych schematów działania, takich sekwencji wydarzeń można znakomicie więcej zbudować, ale to jest jakby obowiązkiem państwa polskiego. Zakładamy, być może idealistycznie, że my mamy takie scenariusze, ale tym niemniej opinia publiczna też musi o tym wiedzieć z jeszcze jednego istotnego w moim odczuciu powodu. A mianowicie system bezpieczeństwa kolektywnego, na którym opiera się nasze przekonanie, że jesteśmy chronieni, jest związany z artykułem 5 karty atlantyckiej, która przewiduje obronę czy wspólną reakcję w sytuacji, kiedy państwo będzie zaatakowane. Kiedy stanie się obiektem ataku. Problem tylko polega na tym, że rosyjska doktryna działań asymetrycznych przed momentem otwartego ataku przewiduje całą masę różnych działań, również i destabilizujących, również z użyciem siły, które nie wypełniają tych kryteriów. I musimy też wiedzieć, jak reagować na takie sytuacje. No podam kilka przykładów. Po pierwsze, możemy mieć do czynienia z działaniem elementów kryminalnych na szerszą skalę.
Możemy mieć do czynienia z elementem rozmaitego rodzaju milicji lokalnych, czy tego rodzaju formacji nieregularnych, jak obserwowaliśmy w Doniecku. Możemy mieć wreszcie do czynienia z działaniem formalnie nielegalnych z rosyjskiego punktu widzenia, ale funkcjonujących prywatnych organizacji wojskowych, takich jak Grupa Wagnera, które trudno będzie afiliować do działania państwowego. Możemy mieć wreszcie do czynienia z działaniami służb specjalnych, czy raczej sił specjalnych rosyjskich, które Rosjanie nie kwalifikują jako element działań wojennych. Oni działania jednostek specjalnych kwalifikują jako coś pomiędzy wojną, a tym, co oni nazywają starciami zbrojnymi. Starcia zbrojne są w rosyjskiej definicji poniżej progu wojny. I możemy mieć wreszcie do czynienia ze wszystkimi tymi elementami razem. A to oznacza, że Rosjanie mogą i najprawdopodobniej będą budowali narrację, że w gruncie rzeczy nie mamy do czynienia z żadną wojną, tylko jakimiś procesami, które mają charakter destabilizujący. W połączeniu z pewną blokadą informacyjną, z ich polityką budowania narracji oraz z niechęcią angażowania się naszych sojuszników na tak wczesnym etapie, oznacza to, że możemy zostać w tym sensie sami, że samodzielnie będziemy musieli podejmować decyzje, jak reagować na niekorzystny rozwój wydarzeń niedaleko od naszych granic. Tak, to jest właśnie istota rzeczy i także tutaj widać, że klausewicowska wojna jest całym spektrum politycznym, a strona kinetyczna tak zbytnio wyolbrzymiana w Polsce w debacie, a już zwłaszcza się to kojarzy z jakimiś masami piechoty i po prostu wojną nuklearną jest wyolbrzymiona. Jeszcze jedną rzecz, przepraszam Jacku, trzeba powiedzieć. Mianowicie Rosjanie przywiązują bardzo dużą wagę do odpowiedniego skalibrowania celu politycznego działań wojskowych. Znaczy, oni uważają, że powiedzmy nadmiernie ambitny cel działań wojskowych jakby utrudnia realizację pewnego planu politycznego. Czyli w tej hipotetycznej sytuacji, o której mówimy, związanej z Łotwą, celem działań rosyjskich z pewnością nie będzie zdobycie Łotwy i przyłączenie Łotwy w charakterze prowincji rosyjskiej. Ten cel będzie sformułowany w tak, powiedziałbym, ograniczony sposób, żeby zarówno część łotewskiej opinii publicznej, jak i przede wszystkim zachodnia opinia publiczna uznała to za rzecz do przyjęcia czy możliwą do zaakceptowania. No trochę tak, jak to jest w przypadku Ukrainy, gdzie Rosjanie domagają się federacyjnego statusu państwa, a nie opcji ukraińskiej, prorosyjskiej i jakby odwrócenia geostrategicznie tego państwa. Więc tu też musimy mieć świadomość, że cele polityczne, które Rosja będzie chciała realizować, będą dość niewinne na pierwszy rzut oka, natomiast konsekwencje mogą być poważne. Tak. Przejdźmy tu do priorytetu ćwiczeń i szkoleń wojskowych przed kryzysem, które miałyby wskazywać i miałyby doprowadzić do tego, że Polska jest elementem gry o równowagę, której teraz nie jest, co widać po postępowaniu Białorusi, Ukrainy, no mówiliśmy o tym wielokrotnie, Rosji i innych państw wobec nas. Pierwsze podstawowe założenie, które tu widać na dole i ono będzie rewolucyjne. Nie możemy pozwolić, żeby to amerykańskie dowództwo w Europie decydowało, gdzie są nasze siły zbrojne dyslokowane, tylko my narzucamy, co chcemy, oraz to my przedstawiamy Amerykanom plan, gdzie ich siły zbrojne mają być dyslokowane, ale przynajmniej nasze plany muszą być decydowane samodzielnie przez nas, bez istotnych formalnych konsultacji z Amerykanami.
I tutaj musimy się wyzwolić z mapy mentalnej, którą mamy. Dlaczego? Dlatego, że to konsultowanie zwiększa potencjał wojny, a nie zmniejsza. Dlatego, że Rosjanie muszą zobaczyć, że to my sami się zadaniujemy i jesteśmy niebezpieczni. Bo inaczej będą tylko z Amerykanami wszystko załatwiać, jeżeli będą widzieć, że nawet oni Amerykanie decydują o naszych dyslokacjach wojskowych i nie wezmą nas nic pod uwagę. Jeżeli na dużym poziomie uzgodnią coś z Amerykanami, to przeprowadzą i tak tą wojnę na Łotwie. A jeżeli nie będą pewni co do naszego zachowania, że my zadaniujemy się samodzielnie i mamy własną politykę, w tym na przykład jak prowadzimy ćwiczenia wojskowe, gdzie dyslokujemy i dajemy sobie sami radę, to zaczynamy brać udział w grze. Oczywiście należy mieć ogólnie sprawne państwo i w przypadku, gdy Rosjanie wyprowadzą taką akcję prowokacyjną z tym, o czym mówiłem na początku, rozmieszczania pomocy humanitarnej w obwodzie kaliningradzkim, musimy być na to gotowi, skoordynować z regionem, ze Szwecją, nawet Niemcami, Estonią, Łotwą, pięknie to rozprowadzić. Również uważamy w Strategy in Future, że powinniśmy mieć rozpisane w obwodzie kaliningradzkim, kto bierze łapówki, kto podejmuje decyzje, jacy tam są lokalni decydenci, mieć z nimi relacje, mieć to rozpisane na czynniki pierwsze i na nuty. Również uważamy, że mały ruch graniczny tak naprawdę nie jest zły dla Polski, a wręcz jest dobry, dlatego że my jesteśmy atrakcyjniejsi cywilizacyjnie i dlaczego mieliby z obwodu kaliningradzkiego nie kupować towarów u nas i jesteśmy silniejsi gospodarczo od nich. Obwód kaliningradzki, a obszary polskie. W związku z tym to my byśmy penetrowali wpływami i wiedzą, a nie odwrotnie. Następnie uważamy, że powinniśmy rozpocząć regularne ćwiczenia wojskowe, mając na celu eliminację każdej osi ataku na Warszawę i pokazanie, że to nasze siły własne są w stanie to robić bez wsparcia międzynarodowego. Tych osi jest kilka. Jest oczywiście kierunek wprost z Bramy Brzeskiej, jest kierunek z Grodna. W związku z tym jest kwestia manewrowania między Narwią a Bugiem. Jest oczywiście kierunek lubelski z zahaczeniem o Ukrainę i ewentualnie wzdłuż Wisły z Kaliningradu. My musimy pokazać, że po pierwsze intelektualnie ogarniamy, że to są kierunki. Po drugie, że mamy wystarczającą gotowość bojową na tych kierunkach i na ćwiczeniach powinniśmy zademonstrować, że samodzielnie jesteśmy w stanie blokować każdą z tych osi. To nie jest skomplikowane. Ja brałem udział w grach wojennych. To jest stać państwo polskie na to. Nowo powstająca 18 dywizja powinna działać jako przeciwnik i demonstrować swoje zdolności a la rosyjskie, a my powinniśmy pokazywać wszystkim, że jesteśmy intelektualnie, organizacyjnie, logistycznie blokować takie osie. Naprawdę Rosjanie w zachodnim okręgu wojskowym nie mają wystarczających sił, żeby podejmować się samodzielnej wojny z Polską na wszystkich osiach naraz. Mają naprawdę rozproszenie nie tylko na państwa bałtyckie, gdzie stacjonuje armia, która akurat jest w dużej mierze szkieletowa, ale mają Ukrainę. Mają Kaukaz, mają Turcję. Rosjanie nie mają wystarczającego nasycenia jednostkami bojowymi na zachodnich kierunkach operacyjnych. Właściwie się martwią tym. Więc gdy my pokazujemy, że jesteśmy w stanie i kontrolujemy osie, więc się nie boimy, i sami się zadaniujemy, nie musimy nawet pytać Amerykanów o to. Możemy nawet to zrobić obecnymi stanami Wojska Polskiego i demonstrujemy wtedy, że my jesteśmy graczem. Marku? Nawet z tego, co wymieniłeś, zwróćmy uwagę. Rosjanie mają Kaukaz, mają Ukrainę, mają Turcję. Ja bym do tej listy jeszcze dodał Szwecję. To oznacza, że mamy do czynienia przynajmniej z czterema państwami, z których dwa są członkami Paktu Północnoatlantyckiego, a dwa nie. Obydwa mają status współpracujących. Jeszcze Rumunia oczywiście ma tu znaczenie. No i to wszystko nakłada konieczność budowy pewnego też regionalnego czy lokalnego systemu bezpieczeństwa, być może wspólnych reakcji. Ja już o tym mówiłem. Trzeba się uczyć od Szwedów i od Finów. Oni po 2014 roku rozpoczęli współpracę na polu wojskowym. Dzisiaj dochodzą już do koordynacji działań na poziomie taktycznym własnych jednostek, mając faktycznie zintegrowane
dowodzenie na poziomie operacyjnym. W związku z tym to wymaga czasu, wymaga decyzji, wymaga też woli działania. Ani Szwecja, ani Finlandia, przez to, że blisko współpracują ze sobą wojskowo, nie są postrzegani w NATO jako państwa, które zbyt daleko poszły w tym kierunku. W związku z tym nie sądzę, żeby podobna inicjatywa ze strony Polski mogła wywołać taką ocenę czy taką reakcję. Trzeba zacząć to robić. No, wręcz mamy sygnały z kierunku amerykańskiego, w tym nawet od Nicka Meyersa, mówiąc wprost, że istnieje takie, pokutuje takie przekonanie, że zwłaszcza nasi politycy ze wszystkim latają do Amerykanów i o wszystko pytają i to nawet drażni Amerykanów, już nie mówiąc o tym, że to sami Amerykanie nas ostrzegali, że Amerykanie nie są nieprzemakalni i generalnie też są infiltrowani przez rosyjskie źródła. Jeżeli Rosjanie wszystkiego się dowiadują od Amerykanów, nawet w kantynie tego, o czym amerykańscy oficerowie rozmawiają, no to jak mają z nami rozmawiać w ogóle? Innymi słowy, należy tutaj naprawdę być czujnym w tym zakresie i oczywiście jest to rewolucja mentalna, ale no takie są po prostu fakty i nie musimy informować o wszystkim również sojuszników w tym zakresie. Zresztą kryzys białoruski pokazał, że Amerykanie też nie o wszystkim wiedzieli, tak, co się działo na wschodzie. Tak. Nie. I okazało się, jak przyszło co do czego, że to Rzeczpospolita miała główne siły w regionie i no nic, musimy zastanowić się po prostu strategicznie, jak podchodzić do tego tematu. Kryzys ukraiński pokazał, że była też różnica zdań między Europą a Stanami Zjednoczonymi w zakresie tego, jak należy reagować. Niemcy i Francuzi byli znacznie bardziej, nazwijmy to, umiarkowani niżli Amerykanie, którzy też nie byli bardzo, bardzo radykalni, bo pamiętajmy, że dopiero Trump tak zwane śmiercionośne rodzaje uzbrojenia zaczął na Ukrainę eksportować. W związku z tym to tym bardziej buduje pewien nakaz samodzielności myślenia. Tutaj oczywiście kilka punktów tej prezentacji, na przykład ten i później kilka następnych, będą kontrowersyjne, ale to dobrze, dlatego że ta prezentacja powstała w wyniku warsztatów. Jak może świat wyglądać zimą 2030 roku i co powinniśmy poprawić i się postarać, żeby zagrać w grę. W związku z tym dla niektórych Anno Domini z 2021 roku w styczniu wydawać się może pewną abstrakcją, jak na przykład umowa z Białorusią o regularnych ćwiczeniach na poziomie batalionu. Ale ten warsztat i to, co pokaże, dlaczego Białoruś jest taka ważna dla Polski. Więc potraktujcie to jako pewien postulat rewizji polityki wschodniej Rzeczpospolitej z punktu widzenia bezpieczeństwa. Otóż tak, powinniśmy znacząco wzmocnić ambasadę RP w Mińsku, rzucać tam pieniądze i ludzi najlepszych. O tym jeszcze powiemy, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych powinien być fachowiec, co najmniej w randze wiceministra, który odpowiada za całą politykę wschodnią, zna region, zna język rosyjski, inne języki regionu, Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego i na bieżąco zna wszystkich na Białorusi i mamy tam ośrodki wiedzy, bo jest nasz tam biznes, różne rzeczy, w tym nasze wojsko, najlepiej jakby miało, oczywiście po tym, co się działo teraz w 2020 roku, będzie to trudne, ale to pokaże, że może będzie kiedyś nowa szansa, nowe otwarcie, mówimy tu o modelu. Powinniśmy mieć umowę z Białorusią o regularnych ćwiczeniach na poziomie batalionu, bo to powoduje strategiczną niepewność Rosjan, o czym zaraz. Najlepiej by było, gdybyśmy mieli bardzo dobrze rozpoznany węzeł komunikacyjny Baranowicze. Niedaleko Niemna, w Stołpce, gdzie mieszkała przed wojną moja babcia i pradziadek, gdzie jest ważny węzeł komunikacyjny. Powinniśmy utrzymywać kontakty międzywojskowe z Białorusinami, międzyludzkie z oficerami, tak by móc błyskawicznie przerzucić różne, że tak powiem, zasoby i wojsko z zdolnościami sabotaży i sił specjalnych podczas kryzysu. Należy dokonać rewizji doktryny Mieroszewskiego i Giedroycia, swoją drogą źle rozumianej. Też jestem świeżo po lekturze autobiografii Na cztery ręce i przesłania Giedroycia. Ja uważam, że Giedroyć tutaj by się podpisał pod tym, co my opowiadamy z Markiem w pełni. Wbrew temu, co chyba wielu myśli, uważali, że realizują doktrynę Mieroszewskiego i Giedroycia w ciągu ostatnich 30 lat. Na dodatek
uważamy, że jedna brygada ogólnowojskowa we wschodniej Polsce powinna być szczególnie ćwiczona do działań lekkich, rozproszonych, wręcz partyzanckich, sabotażowych w razie działań opóźniających na Białorusi, gdyby miała pełnić taką rolę. To jest klasyczna aktywna obrona na przedpolu i Białoruś jest tym przedpolem i powinna być jak najściślejsza współpraca Polski i Białorusi wojskowa, gdyby to się oczywiście udało przeprowadzić i wydaje mi się, przy odpowiedniej polityce ostatnich 30 lat można byłoby mieć w sierpniu 2020 roku taki stan faktyczny, którego teraz oczywiście nie ma. To, co powiedzieliśmy, mieć szczególne wymagania wobec sił zbrojnych USA. To my powinniśmy przestudiować, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc z zewnątrz, jakie dyslokacje geograficzne oraz jakie zdolności Amerykanie powinni nam dać i tylko w ten sposób występować wobec Amerykanów z pozycji kompetencji, wiemy co chcemy, żeby pokazać, że statusowej, co to jest. Poza tym naprawdę istnieje penetracja rosyjska w siłach zbrojnych USA i nie chodzi o to, żeby ponad naszymi głowami dokonywały się jakieś komunikacje i wiedza. Dlaczego jest to ważne i to podnosimy? Dlatego, że naprawdę mamy sygnały od Amerykanów, że nasi politycy sami zadają Amerykanom pytania, gdzie powinniśmy być, co powinniśmy robić, Amerykanie by chcieli. Jest jakaś niemoc. Nie możemy sobie na nią więcej pozwolić, proszę Państwa. I Amerykanie po prostu wielokrotnie, ja sam to słyszałem, że w momencie, gdy nie pokazujemy kompetencji na poziomie narad sztabowych albo innych rzeczy, ale w szczególności politycznych, przestają natychmiast szanować nas. Nie traktują nas jako czynnika gry o równowagę. Nie traktują nas jako czynnika, jak dorosłego. Kompetencja i zawsze sami zadaniujemy i mówimy, jest to nasza przestrzeń, nasze terytorium, a sojusze nie polegają na przysługach, tylko są oparte o interesy. I Amerykanie również mają interesy takie, a nie inne, że chcą stacjonować w odpowiednich miejscach. I nie ma nic zdrożnego, że mamy sprzeczne albo nie w pełni zgodne. I powinniśmy to komunikować i argumentować merytorycznie, dlaczego chcemy inaczej, bez tego takiego podporządkowania. Partnerstwo, nawet jeżeli to jest mocno junior partnerstwo, bo potencjały są inne, ale zawsze partnerstwo, a nie to, co spadnie, że tak powiem, z pańskiego stołu. To jest bardzo ważna sprawa, bo jeżeli tylko spada z pańskiego stołu, to może nie spaść na czas, gdyż Rzeczpospolita będzie tego potrzebowała. Wszystko, co powinniśmy robić na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim, powinno również być oparte o pewną regionalną, wspólną percepcję zagrożenia. Państw bałtyckich, optymalnie Ukrainy, no jeszcze jakby Białoruś była. To jest bardzo ważne. Pomoc Bałtycko-Czarnomorski jest pewną jednością. O, jeszcze jakby się udało zaprzęgnąć politykę niemiecką do naszej polityki na wschodzie, to byłoby optymalnie i dlatego mówiliśmy ostatnio w Strategy and Future tyle o propozycji AKK, czyli niemiecki minister obrony. Chcesz, Marku, coś dodać w tym momencie? Czy przechodzimy do wysiłków dyplomatycznych? No ja bym chciał tylko przypomnieć, jaką rolę w czasach zimnej wojny odgrywała baza w Ramstein, amerykańska w Niemczech, bo oczywiście obok swoich funkcji, które ona miała i które są znane, dość powszechnie uważa się, że ten personel wojskowy wraz z ich rodzinami na wypadek rosyjskiego ataku miał pełnić rolę takich ofiar po prostu, które by cementowały cały alians i pobudzały społeczeństwo amerykańskie do przeciwstawienia się sowieckiej agresji. Taka jest rola wysuniętych placówek. Mnie zresztą wtedy, kiedy byłem w wojsku, uczono czy mówiono mi, że wojska pierwszego rzutu to są w gruncie rzeczy wojska stracone, ale one mają swoją rolę do odegrania. A jeżeli zatem jesteśmy przy Łotwie, no to zwróćmy uwagę na znaczenie naszej obecności w Adarzy. Ona ma charakter niestety taki jak Ramstein w czasie zimnej wojny. A mianowicie w wypadku ataku rosyjskiego, to my jesteśmy od pierwszego dnia zaangażowani w działania zbrojne. Czy stajemy się obiektem ataku? A gdzie są jednostki amerykańskie? Dlaczego nie ma ich na wysuniętych placówkach? Dlaczego są w Polsce, a nie
a nie w państwach bałtyckich. To jest pewna deklaracja o charakterze politycznym, a mianowicie taka, że Amerykanie nie dopuszczają potrzeby tego rodzaju ryzyka. Rosjanie skądinąd, analizując w latach 70. jeszcze wpływ, jaki wojna wietnamska miała na społeczeństwo amerykańskie, generalnie na ich potencjał wojskowy, doszli do wniosku, że jest to społeczeństwo, które instynktownie unika zbyt wielkich strat w ludziach, co oznacza, że nieobecność amerykańska w państwach bałtyckich przez Rosjan będzie właśnie interpretowana w tych kategoriach, jako chęć uniknięcia strat w ludziach, a w związku z tym nie przywiązywania aż takiej wagi do tego kierunku strategicznego. No właśnie, o Adarze jeszcze porozmawiamy, bo w tej prezentacji też będzie. Tam jest kilka wątków, jest zła dyslokacja tej bazy, jest kwestia tego, że trzeba wyjść z niej natychmiast w wypadku wojny, bo bardzo łatwo jest z powodu cieków wodnych i terenu, układu terenu odciąć od teatru działań w ogóle, ale to jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Jak to również teraz, w dobie sygnalizacji strategicznej, jak zrobić tak zwany chain of command, czyli łańcuch dowodzenia, żeby Rosjanie naprawdę myśleli, że ci Polacy na poważnie do tego podchodzą. Czyli na przykład, czy nie czasem nie przenieść decyzji o wejściu do konfliktu niżej, na oficerów niższych szczebli, na dowódców pododdziałów, tak żeby Rosjanie nie mogli kontrolować, na przykład z Amerykanami ustalać sobie reguł gry funkcjonowania tej przestrzeni. O tym zaraz jeszcze porozmawiamy na oddzielnej planszy. Natomiast to, co tutaj wyświetliłem właśnie Państwu, to jest dokładnie to, co powiedziałem. No, uważamy, że placówka w Mińsku powinna być jedną z trzech, być może najważniejszych placówek polskich na świecie. Nie, i powinna tutaj szerokim strumieniem pieniądze powinny płynąć przez tą placówkę na Białoruś. To jest nic zrożnego. Tak się buduje wpływy w różnoraki sposób. Tutaj sobie to opisaliśmy. I to musi być traktowane jako poważne państwo, poważne, z poważnymi pieniędzmi, z poważnymi wpływami i z całym instrumentarium biurokratyczno-urzędniczym, które ogarnia to wszystko i zna lokalne uwarunkowania. No aż nie mogę uwierzyć, że mogliśmy tak zmarnować, mając takie wpływy kulturalne i cywilizacyjne przecież od czasów Unii, jeszcze Jagieły. Obiektywnie istnieje nasza obecność na wschodzie. Obiektywnie. To nie jest pustynia. Więc należy to oczywiście wykorzystać dla polityki państwa. Tu kolejny kontrowersyjny punkt pokazujący, gdzie moglibyśmy być, gdyby to było inaczej, czyli tajna umowa na przykład polsko-białoruska umieszczenia na Białorusi takiej samej liczby żołnierzy, jaką wprowadzi Rosja, jeśli MiG zasygnalizuje, że rosyjskie działania są niepożądane. Gdyby na przykład taki przywódca jak Łukaszenka, a my mielibyśmy wystarczające poczucie, że damy radę, mógł zawrzeć taką tajną umowę w ten sposób, balansując przeciwko naciskom rosyjskim, to proszę, jak można pięknie mu podstawić pomoc. Tak? I jeszcze specjalnie pozwolić, żeby Rosjanie się dowiedzieli przez swoich szpiegów na ten temat. Pozwolić. I to pokazuje, że sami zadaniujemy się na wschodniej flance i mamy te zdolności, ćwiczymy to i Rosjanie naprawdę 3 razy się zastanowią, czy wejść na Białoruś. Zwłaszcza jeżeli poparcie ludności byłoby do reform demokratycznych i do otwarcia na zachód, czyli w kierunku na Polskę i dalej na zachód. Na polskie banki, na polski obrót kapitałowy, na różne rzeczy, na polską giełdę, na polski przemysł. Tak to się właśnie odbywa w świecie, proszę Państwa. I tutaj mieliśmy całe pole do popisu. Sieci szpiegowskie na Białorusi, jakkolwiek to brzmi strasznie, w III Rzeczypospolitej nie powinny budzić żadnych wątpliwości. Wiedzieć, rozpisane mieć, jacy oficerowie nie lubią Rosji, dowiedzieć się, jak się z nimi kontaktować. Przecież oni mogą pomóc polskim siłom na Białorusi, które akurat będą ćwiczyć coś i zostaną tam, że tak powiem, w trakcie czegokolwiek, co się tam Rosjanie by próbowali robić. I też mogą być przydzieleni do kierowania antyrosyjskimi jednostkami na Białorusi. Tak bywało. Pomoc bałtycko-czarnomorskiej jest jedną wielką historią tego typu wydarzeń w wojnie nowej generacji, która trwa od 500 lat na Pomoście. A czym było dwudziestolecie i COP? Po co budowaliśmy COP? Żeby przeciwdziałać rosyjskiej wojnie, sowieckiej wojnie nowej generacji. Po co były w ogóle nasza kultura, zwłaszcza jazdy lekkiej, jeszcze w czasach w XVII wieku i początkach XVIII na wschodzie,
na tych wielkich przestrzeniach po to, żeby uniemożliwiać dokładnie tego typu działania. Także przede wszystkim więcej kontaktu. Też, żeby wyjaśnić, mówiłem już to kilkukrotnie i z Markiem też o tym rozmawialiśmy publicznie, powinniśmy mieć również własne linie kontaktu z Rosjanami i z nimi rozmawiać dyplomatycznie, politycznie, jak najbardziej. Czym bardziej się szykujemy, żeby nas nie wymusili, żebyśmy nie przegrali wojny nowej generacji, czym bardziej chcemy się z nią zmierzyć, tym powinniśmy mieć więcej spotkań z Ławrowem, dyskusji, dyplomacji i kanałów komunikacyjnych. To w interesie Rosji jest, żebyśmy nie mieli, bo Rosjanie wtedy rozmawiają z Niemcami, Amerykanami, Francuzami, a nas traktują jak nic. A my sami się temu poddajemy. Całkowicie jest możliwe rywalizacja i wypychanie wpływów i budowanie innego, nawet opartego o takie inne wartości świata, zawsze utrzymując kontakty. Bo jak się ma kontakty, to jest się w grze. Jak się ich nie ma, to inni decydują za nas. Zastanawiam się w ogóle, jak my do tego dopuściliśmy, że nie mamy kontaktu. Przecież to jest na rękę Rosjanom. Marku, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie w Strategy, że powiedzmy coś więcej na ten temat. Tu trzeba kilka rzeczy uzupełnić. A mianowicie, szczególnie do tego punktu szóstego, jakbyś mógł, Jacku, wrócić. Mhm. Jesteśmy w umownym roku 2030. Białoruś jest po jakimś przełomie. Nie wiemy, czy rządzi Łukaszenka, czy rządzi jego następca, czy rządzi polityk bardziej niezależny, czy mniej niezależny. To w tym wypadku jest nie do przewidzenia. Natomiast wydaje się, i to jest pewien element stały, wynikający z wielu badań białoruskiej opinii publicznej, a nastroje czy nastawienie opinii publicznej nie podlega bardzo szybkiej zmianie. W związku z tym jest szansa, że zwłaszcza jeśli chodzi o wybory geostrategiczne, te badania pokazują, że zdecydowana większość Białorusinów, i to powyżej 70-80 nawet procent, opowiada się za takim statusem Białorusi jako państwa poza blokami wojskowo-politycznymi. Jako państwa, które jest pewnym pomostem między Wschodem a Zachodem, ale nie jest afiliowane ani w Rosji, ani nie jest afiliowane w umownym świecie Zachodu. A to oznacza, że uprawia politykę wielokierunkową i politykę pewnej niezależności, również geostrategicznej, niewykluczone, że wręcz neutralności. A to oznacza, że ta umowa, o której tutaj piszemy, jako pewien cel polityczny, jest elementem obrony tego statusu. A działania rosyjskie, które miałyby jakby prowadzić do umocnienia swoich wpływów wojskowych na obszarze Białorusi, no są działaniem będącym elementem złamania tego statusu. Więc w tym sensie to jest oczywisty sposób działanie defensywne i wspierające dość jednoznaczny wybór geostrategiczny białoruskiego społeczeństwa. To warto powiedzieć, bo może to być postrzegane jako taki element, no powiedzmy, nierealistyczny czy fantazja. Trzeba też powiedzieć, że mamy perspektywę 10 lat i w ciągu 10 lat może dużo się zmienić i my możemy sporo osiągnąć pod warunkiem, tak jak powiedziałeś, że będziemy uprawiali aktywną politykę i aktywną obecność, wykorzystując mnóstwo atutów, począwszy od tego najważniejszego, mianowicie między Polską a Białorusią, czy między Polakami a Białorusinami nie ma żadnych historycznych zaszłości. Nie ma takich trudnych tematów, które dzielą nas i Ukrainę na przykład, ale nawet te trudne tematy można przełamać, co pokazuje przykład Litwy. Pamiętajmy, jakie było nastawienie rządu Landsbergisa wobec Polski na początku litewskiej niepodległości, jak teraz się zmieniła polityka Litwy, więc to
to nie są cele, które się realizuje w ciągu tygodni czy miesięcy. Trzeba mieć strategię działania obliczoną na lata. I trzeba mieć przede wszystkim myślenie, że musimy to samodzielnie zrobić. W tym sensie nasza aktywność dyplomatyczna czy aktywność MSZ-u, w moim odczuciu, my dysponujemy odpowiednią liczbą ludzi kompetentnych, fachowych, natomiast oni nie mają pewnej swobody działania, oni nie mają, państwo polskie nie ma pewnego planu politycznego i w związku z tym uprawia politykę doraźną, a uprawiając politykę doraźną, no nie uprawia de facto żadnej polityki i to jest dzisiaj nasz główny problem. Tak. No i jakie mamy opcje wojskowe w czasie kryzysu? Tutaj mieliśmy potężną naradę w Strategy and Future, jak podejść do kwestii Adarzy. Tu został zasygnalizowany już przez Marka, ja też wielokrotnie o tym mówiłem. Ale to będzie pewien punkt ciężkości naszej decyzji. Adarzy, przedmieścia Rygi, bardzo dużo cieków wodnych blisko wybrzeża morskiego, na głównej osi operacyjnej z przecięciem Estonii. Bardzo w przypadku nagłego kryzysu i nagłej akcji rosyjskiej specnaz może odciąć nam kilka mostków dosłownie i nie wyjdziemy z kosza prawie. Musimy mieć bardzo szczegółowy plan. Nie możemy czekać na dyspozycje Warszawy. One muszą być już teraz. Jaki jest plan? I na pewno musimy pokazywać już teraz Rosjanom, że umiemy wyjść z niekorzystnego położenia bazy. Że musimy Łotyszom pokazywać, że kontrolujemy sami, jak wygląda przebieg wojny, więc być może nawet, że sami potrafimy wrócić do Polski, co jest bardzo, będzie bardzo trudne, albo umiemy się dyslokować do Estonii na północ, kontrolując, czy eskalujemy, czy deeskalujemy nasz udział. I ten sposób też zmuszamy Amerykanów do wysiłku. To jest bardzo ważna sprawa. Do rozstrzygnięcia. Czy delegujemy uprawnienie, upoważniamy na przykład dowódcę kontyngentu w Adarzy lub dowódcę brygady w Polsce do samodzielnego autoryzowania wycofania w razie eskalacji napięcia? I gdzie wycofujemy się? Czy do Ryki, czy do Woru w Estonii, czy do Rakwere, śladami tak swoją drogą hetmana litewskiego, Polnego Chodkiewicza, który dokładnie obok Rygi, niedaleko Rygi, Kirchholm, w kierunku właśnie na te obszary, o których powiedziałem, w Estonii się komunikował, próbując wyrzucić Szwedów tylko od drugiej strony, ale to taki cwiszenrów historyczny, bo jak podróżowaliśmy Strategy Future po inflantach, to zobaczyliśmy, jak już powtarzają się pewne prawidłowości strategiczne. No i właśnie, problem polega na tym, że Łotysze nie będą chcieli, żebyśmy mieli swobodę manewru. Łotysze chcą, żeby polskie wojska w Adarzy były tym samym, czym Amerykanie w Berlinie Zachodnim. I co my na to? Jak ćwiczymy symulację polityczną zachowań? Czy politycy mają scenariusze na działania w tym, bo to będzie godziny, będą decydować o tym. I nasi żołnierze będą w trudnej sytuacji. No, znowu tutaj również decyzje polityczne do przemyślenia i zasymulowania, czy jaki rodzaj sił zbrojnych byłoby to możliwe w ogóle i czy polskie siły zbrojne szkoliłyby się do tego, żeby przejść na autonomiczne operacje partyzanckie sabotażowe za liniami wroga na kierunku białoruskim, które byłyby niezmiernie ważne, bo by cięły linie komunikacyjne wojsk rosyjskich w projekcie siły na Polskę, tak, i na państwa bałtyckie. To jest niezmiernie ważna historia. Konkretne rzeczy są zlokalizowane, obejrzyjcie sobie państwo, przesunę nawet obrazek mnie i Marka. Te siły lub ogień pośredni, gdybyśmy mieli takie zdolności w 2030 roku, powinno oddziaływać ogniowo na węzły kolejowe Grodno, Brześć, Wołkowy, Baranowicze, Lida, Uniniec, przedmieścia Mińska, Ratomka, Pomiliszcze. Tu ja tylko jedną rzecz trzeba dodać. Ten punkt pokazuje, że obrona Łotwy czy obrona państw bałtyckich nie jest możliwa bez zaangażowania na Białorusi. Albo zaangażowania przyjaznego, czyli za zgodą rządu białoruskiego, co powinno być celem długofalowej polityki polskiej, osiągnięcie takiego stanu relacji, albo jeśli to będzie z jakichś powodów niemożliwe, nieprzyjaznego. Ale bez
rozszerzenia tego obszaru działań wojskowych o teren Białorusi, jakakolwiek skuteczna obrona państw bałtyckich wydaje się rzeczą niemożliwą. No więc właśnie, do rozstrzygnięcia. Na pewno aktywna obrona jest niezbędnie potrzebna i to bardzo dobrze pokazuje. W ostatnim raporcie Konrada Muzyki o rosyjskim zachodnim okręgu wojskowym, bardzo ciekawy raport, polecamy. Jest jeden prosty wniosek. Rosjanie nie mają dużo wojska i musieliby ruszyć pierwszą gwardyjską i to by zajęło im sporo czasu i wysiłku i energii logistycznej, żeby przerzucić przez Białoruś. No więc nie możemy odpuścić Białorusi jako obszaru aktywnej obrony. Czy to asymetrycznie, jak to proponujemy, czy nawet byśmy pozyskali zdolności ognia pośredniego i oddziaływania na te węzły komunikacyjne, czy cyberzdolności, które by również miały impact, wpływ na te węzły komunikacyjne, bo byśmy pokazali, że jesteśmy w stanie odstrzelić tak zwany tyłek przeciwnikowi, czyli powstrzymać jego nasycenie uderzenia, czy projekcji sił wojskowych poprzez takie demonstracje. To skutecznie działa ostudzająco i jesteśmy od razu w grze. I to się dzieje, proszę Państwa, w czasie pokoju, poprzez demonstrowanie zdolności oraz rozumienie, że to robimy i wtedy Rosjanie widzą, że my rozumiemy i muszą z nami rozmawiać. Do tego dochodzi Ukraina oczywiście. Jest ten park szacki nieszczęsny, który zahacza o część Ukrainy i tamtędy można wyprowadzić linię uderzenia, oś uderzenia wzdłuż Wieprza na Lublin, przez hełm Lublin, na przeprawy pod Dęblinem. I to trzeba zademonstrować poprzez współpracę z Ukrainą, zdolności zapobieżenia takiemu scenariuszowi poprzez kontrowanie każdego południowego ataku na kierunku Lublinem z użyciem terytorium ukraińskiego. I to wystarczy po prostu jeździć na poligony, na Wołyń, na Ukrainę i mieć jakieś zasady współpracy z Ukrainą, żeby skutecznie zniechęcić przeciwnika do myślenia. Już nie mówiąc o tym, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, że wszelka współpraca bardziej aktywna z Ukrainą, gdyby Ukraińcy tylko pokazywali zdolności naporu na Białoruś, czy na obwód kurski, tak, czy w kierunku na Rostów, skutecznie wiązałoby rosyjskie planowanie. A zwłaszcza w kierunku, gdyby okazało się, że jest możliwość wykonania jakichś demonstracji wojskowych na kierunku białoruskim przez Prypeć, co nie jest proste, bo dalej Prypeć jest obszarem trudno dostępnym, w ogóle po lesie, no ale jednakowoż musimy zablokować Rosjanom możliwość wykorzystania terytorium Ukrainy do swoich akcji wojskowych. Marku? Jacku, trzeba powiedzieć, że generalnie w interesie Rosji będzie zawężanie teatru działań wojskowych do jakiegoś niewielkiego obszaru, czyli lokalizowanie ewentualnego pola starcia. Natomiast w interesie strony broniącej się powinno być maksymalne rozszerzenie tego pola starcia, bo to powoduje konieczność rozciągnięcia uwagi sił rosyjskich na znacznym obszarze. I wszystko, co ułatwia tego rodzaju działanie, choćby w postaci demonstracji siły, bo niekoniecznie tu trzeba mówić o gorącym konflikcie, czyli w ramach pewnej sygnalizacji strategicznej, jest w gruncie rzeczy takim elementem wzmacniającym potencjał obronny. Czyli jeżeli jesteśmy w trybie porozumień, sojuszy i umów dwustronnych czy wielostronnych, uzyskać sytuację taką, że destabilizacja sytuacji na przykładowo Łotwie, o co można podejrzewać Federację Rosyjską, powoduje destabilizowanie sytuacji albo groźbę destabilizacji sytuacji, dajmy na to, w Dagestanie, To jest działaniem z punktu widzenia możliwości obrony czy przeciwdziałania temu zagrożeniu, jest działaniem korzystnym. No tak, i wracamy oczywiście do wielkiej strategii Rzeczypospolitej ostatnich 500 lat i widzimy, że wiele rzeczy się zmienia na świecie, ale pewne rzeczy pozostają niezmienne. Jakie mamy takie opcje wewnętrzne, można powiedzieć, w czasie kryzysu?
musimy bezwzględnie rozwijać zdolności cybernetyczne, i nie tylko takie software'owe, ale również oddziaływania na realną infrastrukturę w wyniku naszych ofensywnych działań cybernetycznych w domenie cybernetycznej. To jest asymetryczna domena, gdzie bardzo łatwo uzyskać przewagę, jeżeli się ma tylko ludzi zdolnych i którym się postawi zadania i trochę sprzętu. Nie trzeba budować całych wielkich struktur, czołgów, wielkiego przemysłu i powinniśmy bezwzględnie to wykorzystać. Zwłaszcza w wojnie nowej generacji. Będzie to bardzo ważnym instrumentem, z którego politycy bardzo łatwo będą korzystać, bo będą mieli tak zwany przywilej powiedzenia, że ale my nic nie robiliśmy, ale o co chodzi, są ślady. No i nie można tylko defensywnie być nastawionym w tych sprawach, tylko musimy zacząć myśleć ofensywnie, zmapować sobie takie rzeczy. Przykładowo znaleźć wszystkie nieprawidłowości i być przygotowanym do natychmiastowego zgłoszenia, czyli całą mapę sieci tak zwanych, tak? Sieci tych cybernetycznych i mieć zmapowane, zidentyfikowane to wszystko, żeby wiedzieć, co się dzieje na naszych kierunkach. Wydaje nam się również, że musimy zdecydowanie zbudować flotę dronów, zarówno powietrznych, jak i też lądowych, robotyzację pola walki, żeby nie tylko kanalizować ruch lądowo i działać asymetrycznie, antydostępowo, ale da nam to instrument polityki w czasie pokoju. To znaczy, i to jeszcze takich, że ludzie nie giną. Na odcinku Elbląg, Suwałki, Lublin, na tej całej ścianie posiadanie dronów, szybkie wzbijanie ich w powietrze, które demonstruje obecność i technologicznie jeszcze uzyskanie zlokalizowanej przewagi rozpoznawczej w dobie kryzysu jest bardzo ważny w grze intelektualnej, w drabinie eskalacyjnej. Powinniśmy rozpocząć śledzenie ruchów cywilnych w regionach przygranicznych oraz namierzanie, to w momencie kryzysu, gdy już się coś zaczyna dziać na Łotwie, tak? Oraz namierzanie celów wojskowych, bo gdy pokazujemy te zdolności, to my nie mówimy teraz o tych 10 latach, tylko już mamy kryzys, jest załóżmy styczeń czy luty 2030 roku. Ta nasza flota dronów podnosi się, Rosjanie to widzą, że ich namierzamy, rejestrujemy sygnatury stępów obronnych, namierzamy. To jest wszystko poniżej progu, to nie są załogowe rzeczy. Jest tego dużo. To się boją, martwią się tym. Nie wiedzą, co z tym zrobić. No i bardzo ważna rzecz, już z takiego hardware'u, no, musimy się dobrze zastanowić, jaki będzie posił, jaka będzie postawa całego wojska. Musimy przygotować odwody między Łodzią, Warszawą, Łukiem Wisły i Pilicą. Odwód ciężki, pancerny musi być rozmieszczony tak, żeby mógł się komunikować na wszystkie osie uderzenia. Wzdłuż Wisły, na północ od Narwi, na południe od Narwi, na północ od Bugu, na południe od Bugu i na północ od Wieprza. Z przejściem przez Mosty Warszawskie i obszar, powiedzmy to w okolicach Strykowa, między Warszawą a Łodzią, daje tę możliwość. Jednocześnie bardzo dobrze trzeba przemyśleć. Wydaje nam się, że nie można korzystać z autostrad, dlatego że autostrady są pułapką, czy drogi ekspresowe, bardzo ciężko z nich zjechać ciężkim sprzętem, więc Wojsko Polskie musi w dobie pokoju ćwiczyć przemieszczanie się nie autostradami, nie drogami ekspresowymi, po to, żeby nie być zaskoczonym przez przeciwnika, który zablokuje ten ruch albo zniszczy. Bardzo ciężko się zjeżdża, są rowy, są przejścia, no sami widzicie, jak się jedzie autostradą, czy drogą ekspresową, jak to wygląda, już nie mówiąc o ekranach. Nie. I to należy pokazywać w demonstracjach. Innymi słowy, wojsko nasze musi zacząć wjeżdżać w teren. Nie może być tylko tak, że na lorę zapakowują czołgi, jadą na poligon, zawsze na tym samym, tylko wojsko musi wyjechać w realne drogi i pokazywać, zwłaszcza na ścianie wschodniej, Rosjanom, że my wiemy, jak się jeździ tymi drogami, gdzie batalion się mieści przepustowo, gdzie się mieści kompania, że potrafimy dokonywać przemarszów długich, że wiemy, o co chodzi. Marku? Właściwie nie ma co rozwijać tego wątku. To są oczywistości. No i tak jak tutaj zasygnalizowałem, zdolności cybernetyczne dają łatwość odpowiadania na lokalne prowokacje działaniami demonstrującymi zdolności przeciwko systemom dowodzenia i łączności przeciwnika. Gdy nasz wywiad, czyli dwójka, zacznie oceniać wojnę jako prawdopodobną, prawda? Możemy rozpocząć ofensywne włamania do wrogich sygnałów i baz danych, stopniowo przechodząc przez wszystkie dostrzeżone luki w zabezpieczeniach i to też działa powstrzymująco. Oczywiście trzeba się zastanowić, mieć dobrze rozpisaną, i to zrobimy w Strategy in Future, rosyjską kulturę wojskową. Jak Rosjanie zarządzają drabiną eskalacyjną? Dlatego patrzymy, co się działo w Górnym Karabachu, co się stało, jak na przykład Azerowie zestrzelili im śmigłowiec Mi-24. Co się działo?
czy dostali amoku i postanowili strzelać rakietami balistycznymi w Baku? No nie, prawda, Marku? Nie zaczęli strzelać rakietami balistycznymi z termojądrowymi głowicami w Baku, tylko jednak dogadali się w ten czy w inny sposób. Przełączać się na śmiercionośne misje dopiero po jawnym rozpoczęciu wojny, bo też pamiętajmy, nie możemy być tylko jak łani husaria, musimy sami kontrolować eskalację i pokazywać, że możemy schodzić i wchodzić. Pokazujemy wtedy zdolności samodzielne. Akurat zdolności cybernetyczne są bardzo dobre do tego. Moim zdaniem ta domena zostanie znacząco rozbudowana. Drony, to co powiedzieliśmy, z sygnalizacją możliwości natychmiastowego działania, gdy zostanie wydany rozkaz. Musimy się dobrze zastanowić nad siłami powietrznymi RP. No i bardzo dobrze byłoby, żeby Szwecja była po naszej stronie i możliwe dyslokacje do Szwecji lotnictwa naszego, które mogą być używane bojowo. Brzmi to fantastycznie na tą chwilę, ale zobaczymy, co będzie w roku 2030. Proszę Państwa, gdyby Amerykanie zaczęli się wycofywać z Europy, będzie to naprawdę bardzo chaotyczny świat, gdzie siła zbrojna, zgodnie z tym, co ostatnio powiedział Łukianow i Marek Gudzisz o tym pisał w tekście swoim, może być na porządku dziennym. Niskoskalowa, małej intensywności, demonstracje wojskowe i wojna mogą być życiem codziennym w ciągu 10 lat. Marku, chciałbyś dodać coś w tym miejscu? Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że my musimy zacząć w sposób nowocześniejszy myśleć o wojnie. Trochę tak, jak myślą o tym Rosjanie. Wojna to nie jest front, to nie są wielkie armie, tylko to są działania asymetryczne przy użyciu nawet niewielkich bardzo zespołów ludzi, bo chodzi o to, żeby wygrywać cele polityczne, stosując nakłady, które nie są bardzo, bardzo duże. I tak będzie wyglądała wojna w przyszłości. Nawet w Syrii obecnie mamy do czynienia z fazami wzmożenia konfliktu i uspokojenia, czy nawet wręcz normalnego funkcjonowania. To nie jest sekwencja działań, tak jak za czasów II wojny światowej. Tak to będzie wyglądało i w przyszłości. Tak, i już kończąc, bo już przekraczamy nasz czas, to jest dokładnie tak i do tego się sprowadza, co powiedział Marek Budzisz teraz. Przyszłe kierunki wojny, to tak naprawdę można to nazwać zakłócenia w planowaniu i egzekucji wojny. I kto skutecznie zakłóci myślenie i złamie myślenie przeciwnika w drabinie eskalacyjnej i wykona to potem, uzyskuje przewagę sprawczości w systemie wojny nowej generacji. Zastanówmy się, czy chcemy wziąć udział w tym. I tu jest kilka ważnych trendów pola walki, które w ciągu 10 lat będą bardzo widoczne i Wojsko Polskie i w ogóle nasz system państwa, bo to jest jak gdyby syntetyczny system państwa, musi się z tym zmierzyć. Technologizacja i rewolucja spraw wojskowych, czyli powrót do działań rozproszonych, wielkie przestrzenie, małe siły. Zajazdy, proszę Państwa, jak w I Rzeczpospolitej. Poruszenia wojska jak za hetmanów. Rajdy, duży teren, brak frontu, szybkość, inicjatywa. Sensory mają ogromne znaczenie, systemy rozpoznania, zwiad to klucz. Kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy, używając języka marszałka Ogarkowa. Wojna przypominająca bardziej balet, jak taniec w rytmie, a mnie jak maszynka do mięsa. No, neoneandertalizm to określenie Nicka Meyersa, a zatem jednak wojna, pamiętajmy, to jest realna siła i śmierć. To realne wojsko. Przemoc, przemoc, przemoc. Stąd Wagnerowcy mają taką siłę skuteczną, bo to pokazuje moc Rosji. To jak ktoś zostanie poddany przemocy, to pamięta, co to znaczy przemożna przemoc. A to jest też element zastraszenia. Tak jest. A kiedyś nasi Lisowczycy. Przemoc jako szok, jako uderzenie, zwłaszcza wobec państw Zachodu, wobec naszych społeczeństw, które są odzwyczajone od tego. Bardzo skuteczne przeciwko nowoczesnym zachodnim społeczeństwom. I to wywiera wielką presję polityczną na władzę. Paraliżuje je. Musimy znaleźć też na to odpowiedź. Kiedyś tacy Lisowczycy byli odpowiedzią. I teraz pytanie, jak filozoficznie do tego podejdziemy? Mamy pewne ograniczenia mentalne, kulturowe, demokratyczne. Co my z tym robimy? Rosjanie mają Wagnerowców.
Dowodzenie i łączność punktem ciężkości. Działanie przeciw siłom i przewadze technologicznej poprzez atak na systemy zarządzania polem walki. Łączność, komunikacja, dowodzenie, ale też sieci centryczne. To jest bardzo ważne. To jest klucz i nowoczesność. Małe siły, no ale nowoczesne mają przewagę nad wielkimi. No i wojna informacyjna i psychologiczna. I tu jest całe instrumentarium, którego w polskiej debacie nie ma. Musimy mieć całe centrum dowodzenia, czymś takim, wojną narracyjną, propagandową, co widać w wojnach ostatnich czasów. I oczywiście to, co robi Strategy in Future, to jest demokratyzacja rozpoznania wywiadu. Każdy właściwie może zbierać dane za pomocą internetu, hakowania, obliczeń kwantowych, niemalże kosmosu. Dokonuje się proliferacja możliwości zbierania danych, tylko trzeba tym zarządzać odpowiednio. I to powiedziałem, moim zdaniem daje nam komparatywne przewagi nad Rosją w kontekście tego, jaka była dysproporcja do tej pory przez ostatnie 100 lat. No i tutaj oczywiście takie cele. Może to jest moment, żebyśmy postawili kropkę, Marku. Chciałbyś coś jakoś podsumować, dodać to, co o czym mówiliśmy? Nie, to jest dopiero początek rozważań, w związku z tym właściwie każdy obszar, o których tu mówiliśmy, powinien i będzie pogłębiany, więc raczej sygnalizujemy pewien kierunek myślenia, niż udzielamy odpowiedzi na pojawiające się pytania, w związku z tym wydaje mi się, że na razie tyle wystarczy. Ja może podsumuję dosłownie w 30 sekund. To są główne trendy, na które nas wszystkich stać w Polsce, żebyśmy się z tym zmierzyli. Poprawić możliwości namierzania celów dla istniejących już zdolności, czyli bardziej system niż jakieś zabawki. Bronie przyszłości, zdolności kosmiczne, rozpoznanie własne, kształtowanie kultury strategicznej w społeczeństwie na temat polityki międzynarodowej jest bardzo ważne. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mentalnie chcemy ząb za ząb. Czy mamy mieć lisowczyków na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, którzy będą odpowiadali Wagnerowcom ząb za ząb, proszę Państwa. Czy taką mamy debatę? No i oczywiście społeczeństwo powinno wiedzieć, dlaczego warto walczyć o status quo, że wojna i rywalizacja nie są czymś oderwanym z gier komputerowych, tylko to się dzieje. Tak jak społeczeństwo Izraela o tym wie, tak jak są społeczeństwa, które to rozumieją, czy my też to wiemy. Może w tym miejscu postawmy kropkę w dzisiejszej rozmowie. Marku, bardzo dziękuję. Marek Budzisz, Jacek Bartosiak, 20. wojna, sytuacja wojskowo-strategiczna Rzeczpospolitej na wschodzie. Będziemy oczywiście kontynuować. Zostańcie z nami w Strategy in Future. Bardzo dziękuję.